roku po raz kolejny, już po raz 15, organizujemy obchody święta Stowarzyszenia Pancerny Skorpion, czyli wszystkich skorpionów, których skupia to stowarzyszenie, czyli żołnierzy legendarnego pułku 4. Pancernego Skorpion oraz żołnierzy byłej 5. Brygady Pancernej Skorpion. W tym roku ta uroczystość jest szczególna. Mamy tutaj zlot jednocześnie historycznych pojazdów wojskowych. Przyjechało blisko 20 pojazdów z czasów II wojny światowej. Wydaje mi się, że to duża atrakcja dla mieszkańców Opola. To jest typowo samochód dla pana generała. Dlatego, że ten samochód wozi tylko generała i ma z tyłu w bagażniku, ma taką płytę pancerną, że jakby strzelali do pana generała z tyłu, no żeby mu ktoś plecy nie przestrzelił. Ja przede wszystkim obsługuję właśnie dowództwo, taki samochód. Ten samochód ciągnął obsługę działa, znaczy tak, było 6 osób do działa i z tyłu ciągnięte było działo. To no, obsługa tym się działem zajmowała. Dlatego ma 3 osie i musiał swoją radę dać w terenie, także tu nie miał prawa, żeby jakieś tam dołki czy jakieś bagno nie przyjechał. Tu nie ma co się popsuć, to się leje i się jedzie w ten sposób. To są części oryginalne, wszystkie jeszcze, także jeżeli chodzi o silnik, ma 80 koni mechanicznych, jest to 6-cylindrowy, dolnozaworowy silnik. Także tutaj nie ma takiego miejsca, bo ma dołka, żeby nie przejechał. Wystarczy teren lekko, jednym tylko ruchem, wystarczy teren włączyć i bez gazu nawet każdą górkę bierze i każdy dołek. Uważam, że warto kultywować to, że kobiety również brały udział w bitwach, szczególnie kobiety z PSZ-u. I myślę, że warto to również uwieczniać na takich imprezach, no nie tylko mężczyźni, ale również to, że były tam jednak kobiety. Interesujemy się ogólnie II wojną światową, ale tak zawęziliśmy to do II Korpusu Polskiego, a jeszcze dokładniej to jest 3. Dywizja Strzelców Karpackich i 1. Dywizja Pancerna. Staramy się zdobyć oryginalne mundury, ale wiadomo, wraz z czasem coraz mniej jest ich na rynku, dlatego posiłkujemy się firmami, które szyją jak najlepsze repliki takich mundurów. No jest to kwestia droga stosunkowo, no ale Polska dostosowuje się do warunków unijnych, jest to coraz bardziej dostępne dla grup rekonstrukcyjnych. Czasami zdarza się, że ktoś znajomy coś usłyszał, potem się jedzie. Czasami się uda zdobyć od jakiegoś weterana albo po wdowie, po weteranie. Oryginały to jest rząd kilku tysięcy złotych. Jeżeli to jest jakiegoś żołnierza z jego nazwiskiem, z jego dystynkcjami i medalami. Natomiast taka bezpańska kurtka oryginalna, ale z magazynu, to jest kilkaset złotych.